przemieszczamy się prosto. Po lewej stronie za chwileczkę będziemy mijali wieżę ciśnień. Przecięliśmy ulicę Ślężną, wjeżdżamy w ulicę Armii Krajowej. Darek zmienił pas z prawego na lewy, ale jednak prawy idzie szybciej, więc słuszna decyzja. Obrócił się, popatrzył, czy może zjechać sobie na pas prawy. Obrócił głowę, aby wyeliminować tak zwany martwy punkt. Żeby mieć pewność, że może spokojnie zmienić pas na prawy. Bardzo słuszna decyzja. Światło pomarańczowe zapaliło się w momencie wjazdu na skrzyżowanie, więc hamowanie gwałtowne mogłoby doprowadzić do poślizgu motocykla. Więc przejechanie na świetle pomarańczowym, gdy nie ma możliwości zatrzymania się, jest jak najbardziej prawidłowe. Po prawej stronie mijamy w Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, tu gdzie jeszcze kilka miesięcy temu Darek walczył o prawo jazdy kategorii A. Wyszedł z tego egzaminu zwycięsko, dzięki temu spokojnie może się poruszać własnym motocyklem.